Piotr, mógłbyś zdjąć z tej pszczoły, bo ją tak zasłoniłeś. No już, już. Zasłoniłeś ją całkowicie, zabrałeś jej swobodę. Nie, pszczółka fajna. Dzień dobry w 27 czy 8 odcinku? Ósmym. 8. 8 odcinku w naszym, w naszym międzygatunkowym tutaj otoczeniu. Przygotowaliśmy dla Was dość ciekawy odcinek. Wszystkie publik tym razem omówimy dla Was wyjątkowo cztery publikacje. Wszystkie omówimy. Ukłożyły mi się w, jakiś, w jaką taką spójną całość. Zapraszamy Was na odcinek, jak go nazwałem, posthumanistyczny. Tak, będziemy o posthumanizmie, a będziemy nadawać z Bolimowskiego Parku Krajobrazowego pasieka nieborów. Tak. Pierwszy, pierwszy artykuł: posthumanistyczny Zwrot w naukach interdyscyplinarnych. A drugi to będzie koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody krajobrazu rolniczego. Po czym przejrzymy do międzygatunkowej odżywalności środowiskowej. Aha, tu się z tytułem jeszcze będziemy troszkę szarpać. Możesz powiedzieć a tytuł, potem... bo przyznaję, że to jest moje swobodne tłumaczenie. No tak, multispecies sustainability. Yy, a potem będzie... Rozważania, ku jakiej przyszłości zmierzamy w relacjach międzygatunkowych w mieście. I na samym końcu zastanowimy się, czy pomiędzy relacjami y, pszczoła-człowiek, y, czy ta relacja po, polega na biowładzy. Czy może na równowadze. Z zobaczymy, co jest bardziej celowe z punktu także, widzenia przyszłości. Także, jeżeli Was interesują te tematy, to zostańcie z nami. Zapraszamy. Czyli zaczynamy rozmawiać o tym, czym jest posthumanizm, tak? Tak, myślę, że dobrą praktyką będzie przynajmniej ze dwa pojęcia w tym odcinku sobie wytłumaczyć, a może nawet trzy. I zacznijmy od posthumanizmu. Czyli yy, szczególnie, że mamy posthumanistyczny, posthumanistyczny zwrot w naukach, yy, w, konkretnie w interdyscyplinarnym polu badawczym. Yy, która łączy się z wychowaniem dzieci, więc warto by było to pojęcie sobie wytłumaczyć. Jeżeli, on wchodzi do, jeżeli ono wchodzi do dyskursu naukowego, a jest to w miarę świeże pojęcie. Ja, ja te, te, nawet ten artykuł, który dałeś na wstępie, traktuję jako takie, takie właśnie wejście w e, zrozumienie tego. Dziękuję I, ci, że doceniasz, jak dobrze ułożyłem te artykuły. Jest to e, no, niełatwa koncepcja. Dla człowieka, który fundamentalnie jakoś się nie zgodzi z tym, że ziemia dana jest nam e, po to, byśmy ją sobie czynili poddaną, jeśli ktoś jest e, jakoś fundamentalnie ma e, problem z tym, żeby, e, żeby uznawać inne byty za równie ważne jak człowiek, e, to będzie to trudne. Ale myślę, że warto jakoś ten trud intelektualny podjąć i. Yy... Tym bardziej, że są ludzie, którzy tak właśnie myślą, a nawet uważają, że byłoby to korzystnie w tym duchu wychowywać następne pokolenia. Właśnie. Więc... Ale wydaje mi się, że bez. Nawet jeżeli ma ktoś inny pogląd, to jeżeli mamy żyć w społeczeństwie pokojo pokojowym, no to inaczej niż bez zrozumienia innych światopoglądów sobie tego nie wyobrażam. A spójrzmy na to właśnie, jak, jak w ogóle dzieci się wychowują. Nie to, jak my wychowujemy dzieci, tylko jak dzieci się w ogóle wychowują. Może, to... może jeszcze powiedzmy, kto jest autorką tej publikacji. Otóż Małgorzata Kowalik-Olubińska. Dzisiaj w ogóle będzie wyjątkowo dużo publikacji po polsku. Tak. Y bo to jest tak, że ja jestem wychowany na wsi. Wieś ma coś takiego, że, że my ludzie wychowani na wsi mamy tą naturę, obok ona jest częścią nas, ale część swojego życia jednak w mieście spędziłem różne wakacje i tym podobne, wizyty u babci i, i, i cioć. I taką koncepcję trzepaka. Albo ławki pod blokiem, mam rzeczywiście też gdzieś tam w głowę włączoną i taką świadomość, że tak naprawdę wzrastamy razem z całym światem, który jest dookoła nas, że my z tym światem stajemy się kimś i ten świat z nami staje się kimś, i to, jaki mamy ogląd na świat w wieku późniejszym. Zależy właśnie od tych wszystkich czynników i relacji zarówno z y, istotami żywymi, jak i z istotami nieżywymi, jak z przedmiotami. No właśnie. Nie, nie, z jednej strony nie jest to dziwne, dlatego że jesteśmy zwierzęciem wyjątkowo socjalnym i społecznym, i jako takie, zresztą podobnie jak i owady społeczne, y, zaawansowanie społeczne, jesteśmy dość mocno plastyczni, i to, jacy będziemy w przyszłości, jak ben, jaki będziemy mieli umwelt, czyli jak, będziemy, y, 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 doświadczać jak będziemy doświadczać rzeczywistości, jak ją będziemy rozumieli, jak będziemy widzieć rzeczywistość, a nawet jaki będziemy mieli światopogląd, zależy w dużej części również od y, wychowania za młodu, czyli y, y, kształtowania nas jako organizmów, jako ludzi, jako osoby y, y, w pewien określonym kierunku. Różne doświadczenia, wychodząc trochę z tego artykułu, różne do, doświadczenia zdarzyły, generalnie zazwyczaj nad ludźmi się nie eksperymentuje w ten sposób, ale w naturze zdarzyły się takie eksperymenty, że były, byli, istnieli ludzie wychowywani przez zwierzęta albo w ogóle całkiem nie wychowywani. Oczywiście to była patologia, uznawane jest to za patologię, a wręcz zbrodnię, ale faktycznie był taki przypadek, Takiej zbrodni, że jakiś ojciec wychowywał, nie wiem czy nawet nie zabił, a wychowywał swoje dzieci w piwnicy, a czy właśnie nie wychowywał, utrzymywał przy życiu bez wychowania. I w ogóle jest to stwierdzone, że, ta, że takie, takie osoby nie mogą zostać w pełni ludźmi, nawet w takim naszym rozumieniu osobowościowym, prawda? Inaczej nie da się zostać człowiekiem w sensie społecznym bez jakiegoś wychowywania. I zobacz, że podobnie miałbyś na przykład u innych nieludzkich zwierząt, również u pszczół. Ta pszczoła musi być socjalizowana do spełniania swoich funkcji w superorganizmie pszczelnym, w swoim no. społeczeństwie. No myślę, że jako podsumowanie możemy przyjąć, że na kształt dorosłego organizmu zostańmy tu teraz przy ludziach że na kształt dorosłego człowieka wpływają i czynniki socjalne czyli relacje dziecka ze wszystkimi dorosłymi i y, także działa, działano, y, działania edukacyjne y, y, wykonywane, że się tak wyrażę, na tym organizmie wzrastającym. I y, także czynniki, na które nie mamy wpływu, które tworzą całe środowisko. I tak. że to całe środowisko jest nie mniej ważne. Tak, tylko że y, posthumanizm robi y, ten kierunek jeszcze y, kolejny krok. Czyli wychodzi z takiego, można powiedzieć, dualizmu karterzyńskiego, czyli y, poglądu filozoficznego, który dzieli y, radykalnie, jako dychotomie, czyli wzajemne sprze sprzeczności, y, oddziela dwa różne światy, y, czyli myśl, powiedzmy, y, w, w, w tradycyjnym ujęciu duszę, od ciała, czyli od materii. Y, można to dalej rozwinąć i miało to na pewno wpływ na to, na to nasze rozdzielenie, Oddziela naturę od kultury, czyli często w tym duchu, bo zresztą w tym duchu jesteśmy wychowywani, no nawet poglądy, które wyrosły, z, to jak jesteśmy uczeni, nawet w zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego, też wychowują nas trochę w tym duchu, czyli że na naszą y rozumną, rzekomo cywilizację rozumiemy jako sposób trochę zaprzeczania natury, czyli przyjmujemy, że na przykład jeżeli na, na, nasze popędy są zahamowane przez kultury, to nam się wydaje, że w jakiś sposób oszukujemy naturę, że to jest, yy, to jest odwrotność monizmu, czyli że wszystko ma podobny charakter, przyjmujemy dualizm, że to jest coś innego. I nam się wydaje, że właśnie inne zwierzęta niż my są takie naturalne, a my jesteśmy sztuczni przez tą naszą kulturę. kulturę. I to prowadzi do naszego postrzegania świata. Natomiast posthumanizm proponuje coś innego. Kwestionuje tutaj tą wyjątkowość człowieka, i ten podział na naturę i kulturę wskazując na nierozerwalność powiązania tych dwóch światów tak naprawdę jeden z świat i wskazuje, że to postrzeganie może sprzyjać y, dalszemu rozwojowi kryzysu środowiskowego. Hmm? A przyjrzyjmy się temu dalej chyba już od drugiego y, artykułu, który A za chwilę będziemy omawiali. Głównym pod, y, jak to można podsumować, to tak, że y, Nie ma czegoś takiego w tym ujęciu jak jakaś natura ludzka, ustalona, wysterowana przez świat naturalny, która musi być taka, a nie inna. Człowiek jest zwierzęciem plastycznym, społeczeństwo też, które tworzy człowiek, którzy właśnie, a być może nawet międzygatunkowe społeczeństwo, jak się za chwilę dowiemy, może być różnie zorganizowane, również w, zależnie, w zależności od tego, jak będziemy wychowywali następne pokolenia. I tu jest taka propozycja, że dla kryzysu środowiskowego dobrze by było przy zmienić swoją koncepcję postrzegania świata. Jesteś tak, na to otwarty? A, no, yy, po to siedzimy, żeby o tym rozmawiać. Okej, okay, To przechodzimy do drugiego artykułu. Możesz stać za nami w ogóle, wiesz? Tak. tak. Ile będę Okej. Okay. Jako taki stróż. Możesz możesz anioł, stać za nami. Jako anioł stróż, jakbyś miał jeszcze skrzydła. No to dawaj skrzydła. Ma, masz jakieś skrzydła? Dobra, jesteśmy. Dobra, pszczółka, do... dobra. Pszczółka, dobra pszczółka. <noise> Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie środowiska krajobrazu. Również artykuł. Opublikowany przez polskich naukowców yy... Pani Zuzanna Rosin i 12 innych jeszcze osób Także bardzo yy, długa lista Pacz. naukowców O, pięknie, ważka Ważka usiadła na... Yy... Na jak kule można powiedzieć No więc zaczynamy troszeczkę tradycyjnie, prawda? Yy, 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 yy. Może powiedzmy, że cały system ochrony przyrody do, do tej pory polega na Tworzeniu norm prawnych i, i, i takich regulacji, które mają przekonać człowieka, żeby nie niszczył cennych roślin i zwierząt. Tak i tutaj się pojawia koncepcja usług ekosystemowych. Jest to koncepcja, która mm, pojawiła się w XX wieku, natomiast ona wychodzi od takiego tradycyjnego modelu myślenia. Czyli człowiek. Czyli owszem warto chronić przyrodę, owszem, warto chronić inne gatunki, owszem warto dbać o dobrostan innych gatunków, ale o. Y, można je wkalkulowywać po prostu w ich użyteczność dla człowieka, znaczy można nawet należy je wkalkulowywać i wmyśleć o nich trochę jako o zasoby, a również towary, y, którymi na, należy dbać, ale w taki określony sposób, żeby y, no, jednak przede wszystkim dobrze y, służyły y, człowiekowi. I y, popatrzcie sobie na tabelę tych tak zwanych usług ek ekosystemowych, z których możemy korzystać, ona. Ona jest pogrupowana na bardzo wiele kategorii. Jest to między innymi pozyskiwanie żywności, materiał biologiczny do mnóstwa ludzkich aktywności typu drewno włókna itd. Pozyskiwanie biomasy jako paliwa, korzystanie z wód słodkich, korzystanie z substancji medycyny naturalnej i farmaceutyków, korzystanie z regulatorów jakości powietrza, z przepływów wody. Z erozji, która występuje, kontrola zanieczyszczeń wód i powietrza to też nam robi środowisko. Korzystanie z rekreacji, także z wartości etycznych i duchowych to cała lista jest ogromna tych możliwych korzyści, które mamy ze środowiska, i dla, które, patrzymy... dla których warto je. Yy... Czyli już, czy już widzimy, nawet w tym pojęciu, że nie może chodzić tylko o takie. Mm, nawet w tym pojęciu, nawet w tej filozofii dualizmu kartezjańskiego widzimy, że nie może, że, że, to, że to, co nam daje to środowisko. I jak możemy je rozumieć przez koncepcję świadczeń ekosystemowych, nie możemy zatrzymać się tylko na materializmie. Czyli już to wchodzimy w jakąś myśl, w jak... jeżeli mówisz o dobru, to z punktu widzenia tradycjonalistycznego zahacza to również o, o, o duszę, prawda, i o utylitaryzm, o aspekty etyczne, więc już wychodzimy z tego kręgu. Na i y, nie powiedziałeś o tym, co być może na, n, nasze widzki i nasi widzowie będą zainteresowani, czyli o zapylaczach. Również nam to daje zapylanie. I chodzi o to, że to zapylanie odbywa się spontanicznie, prawda? Natomiast przelarstwo jest taką wyjątkową dziedziną, przynajmniej w naszym tutaj rejonie w Polsce i w Europie, kiedy mamy owad, którym, który, którym możemy sterować, który mm, jest zapylaczem, że tak powiem, w dużej części zarządzanym, a, w a obok mamy dzikie zapylacze, które. Pszczoły miodne i tak świadczą te usługi zapylania spontanicznie, natomiast możemy w jakimś stopniu nimi sterować i je kierować. I, ale mimo wszystko, badacze i badaczki tutaj wskazują, że chodzi o, że w tym również ważny jest ten aspekt wielogatunkowości, prawda? Tak, bo gdybyśmy go zgubili. To, to świadczenie usług zapylania by yy, zubożało. Bo jakoś wyceniliśmy to na około 100 miliardów rocznie na świecie, że zapylanie jest mniej więcej tyle warte. Ale ono rzeczywiście re realizowane jest przecież nie tylko przez pszczoły miodne. Są zapylacze, których zasięg działania, zasięg lotu jest ograniczony. Jeżeli tworzymy pustynie bez takich oaz, z których te zapylacze mogą korzystać. To bioróżnorodność y, zmniejszy się siłą rzeczy. I y, to jest, y, byłaby trochę naiwność uważać, że niech sobie zapylacze spokojnie, dzikie zapylacze spokojnie giną, a pszczołami zastąpimy je, bo nie zastąpimy, więc musimy wyjść trochę poza ten schemat, a jest to tylko jeden malutki wycinek w tych usługach ekosystemowych. Więc, yy, żeby zdać sobie sprawę, jak bardzo skomplikowany jest ten system, no chyba zdajemy sobie sprawę, jak skomplikowana, skomplikowany jest świat nas, nas otaczający. I, yy, yy, I prawdopodobnie ten tak zwany business as usual czyli to, co, yy, ten sposób, w jaki funkcjonujemy obecnie, no, będzie powodował coraz większe rozchwianie równowagi, tak jak to już zauważamy, że ta równowaga się rozchwiewa. I tutaj autorzy na końcu zwracają uwagę, że jest pewna, no można to powiedzieć, dysharmonia, albo są, z jednej strony, można korzystnie u, 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 oceniać to usługę świadczenia, u, u, Eee... Tak, ona, ona Eko... jest korzystna. Tak, eee... dlatego, że możemy ee, z jednej strony możemy patrzeć... Możemy przekształcać dzięki te, temu punktowi widzenia, możemy przekształcać dotychczasowe modele ekonomiczne. I właśnie, i skupiać się na alokacji zasobów w określonym czasie. Czyli właściwie można powiedzieć, że włączać te zasoby środowiska w rynek. Tak, Tak, można powiedzieć. I to może być korzystne z punktu widzenia... Znaczy, przynajmniej celem troszeczkę tego jest, żeby aspekty biznesowe również uwzględniały ochronę środowiska. I tu by można oceniać korzystnie. Natomiast na końcu jednak autorzy przyznają, że z tym entuzjazmem powinniśmy być trochę ostrożni, bo jednak empiria, czyli różne badania z rzeczywistości, zdają się wskazywać, że raczej to niekoniecznie musi działać, prawda? Że jednak mm, za, mm, owszem, intencje autorów, były szczytne, natomiast okazuje się, że, że jednak często to działa obok siebie. Mamy to, czyli biznes pozostaje w tym takim ujęciu ekonomii klasycznej, kiedy, bo zobacz, że jeżeli, jeżeli rozumiemy nawet zasoby natu, środowiska naturalne, czyli nawet organizmy żywe, jako tylko alokację zasobów w określonym czasie, skupiamy się na korzyściach i. Krańcowych of efektach, uznajemy to za dalekowzroczną racjonalność i wszystko, i wszystko i wychodzimy z indywidualizmu metodologicznego. To na końcu mamy coś takiego, że dochodzi do utowarowienia tych również międzygatunkowych relacji i organizmów. I w tym momencie, no nic troszeczkę, nic, jakby nie powinniśmy się dziwić, że, że jest business is usual, więc ta, więc Efekty tego nam się troszeczkę rozjeżdżają. Owszem, wszyscy wiele osób postrzega środowisko jako takie, które powinniśmy zachowywać, ale, swo... ale być może w swoim postrzeganiu tego środowiska, w tej koncepcji jest, jest to na tyle ograniczone, że nie pozwala wyjść poza to, co ja kiedyś powiedziałem, przy naszym odcinku, jak omawialiśmy, technosceptycyzm i technoentuzjazm. Że nie możemy w tym światopoglądzie spojrzeć na własny ekosystem jako na, od środka, czyli jako społeczeństwo, ludzi, jako elementy wewnątrz ekosystemu w relacji do innych stworzeń. Tak to powiem. No, i chyba przyjrzymy się temu tematowi bardziej w następnym artykule, bo. Treść następnego artykułu zaczyna się od tych właśnie rozjazdów i od, tych, od tego, że nie jesteśmy w stanie pogodzić tych punktów widzenia. Międzyna, międzynarodowa, chciałem powiedzieć, ale też. Międzyga, międzygatunkowa odżywalność środowiskowa, inny podtytuł, dlaczego redukcjonizm sprawia, że zrównoważony rozwój jest niezrównoważony. Hmm? Międzynarodowy Zespół Naukowców, dlaczego wybrałem ten artykuł, bo muszę przyznać, że na takie teksty trafiłem już wielokrotnie w tym duchu. Natomiast ten jeden rozdział jest, jest omawianiem, Pszczelarstwa, konkretnie pszczelarstwa japońskiego. I tak. dlatego wybrałem ten. Ale artykt. on się tu zaczyna od y, takiego przykładu, który y, uzmysławia y, właśnie to, o czym mówiłeś na końcu poprzedniego artykułu, tych pewnych sprzeczności. Więc y, różne światowe organizacje wyznaczają cele, które, y, których zadaniem jest doprowadzenie do pewnych samoograniczeń, y, do pewnych y, działań, które mają na celu. Powstrzymanie zmian w środowisku, wyznaczenie tak zwanego właśnie zrównoważonego rozwoju, bo, bo automat ten, ten artykuł tłumaczy jego tytuł jako Zrównoważony rozwój wielogatunkowy. Ale to za chwilę powiesz, co na ten temat myślisz. Natomiast czy natomiast co? ja wiem, że powiesz, <laughs> natomiast cele tych organizacji. Nie są realizowane. Mieliśmy ostatnio przykład z Zielonym Ładem, z którego teraz Europa się wycofuje, i tak naprawdę dotyczy, dotyczy to wszystkich samoograniczających celów wszystkich organizacji na świecie. Politycy, politycy albo się z tymi celami zgadzają, i, I przez chwilę w, jakiś tam, w jakimś tam kierunku dążą, albo się z nimi nie zgadzają diametralnie i odwracają yy, wszystko zupełnie w drugą stronę. Mamy przykład yy, poparcia Trumpa dla węgla, czy, czy wsparcia prezydenta Brazylii Brazyli, yy, Bolsonaro, byłego prezydenta Brazylii, yy, poparcia dla jego przyspieszonej eksploatacji Amazonii. I yy, i wychodzi na to, że tak naprawdę rezygnacja z realizacji tych pomysłów nie wiąże się z żadnymi politycznymi kosztami. Czyli tak naprawdę możemy zrezygnować y z działań, y które są prośrodowiskowe. A widzisz, czyli y dobrze, że, że zacząłeś, bo, bo y czyli ja to rozumiem trochę tak, co powiedziałeś, y że y uważasz, że. Hmm. Cele instytucji są słuszne, nat, yy, natomiast yy, po, ze względu na upolitycznienie, i y, nie niemanie nie y, odpowiedniej perspektywy, być może światopoglądowej u ludzi, nie jesteśmy w stanie tego realizować, tak? Ja patrzę ja Czyli... patrzę z punktu widzenia tego dualizmu kartezjańskiego, tak. Trady... z którego wyrastamy. I z, i z tego punktu widzenia y, to jest charakterystyczne, że przyjmujesz tak mi się wydaje, to zresztą wskazywałeś w poprzednim odcinku: że przyjmujesz rynek jako pewne obiektywne zasady prawa które, są, oddzie, które są, pewną, pewne, są są według ciebie adekwatnym modelem rzeczywistości, oddzielonym, oddzielonym od polityki, oddzielonym od e, m, światopoglądu, również e, na przykład duchowego, i e, e, czyli pe, pewne działania regulacyjne, pewne działania polityczne m, e, zakłócają t, ten rynek i e, że byłoby to, jak napisałeś, byłoby to słuszne i opłacalne, natomiast na przykład przez światopogląd czy politykę nie możemy tego robić, bo, nie mo bo ze względu na różne interesy zakłócające de facto mechanizmy ekonomiczne. Dobrze to rozumiem? Dobrze to rozumiesz, że to po prostu nie działa. A mm, ale w zasadzie. W zasadzie są to z naszego punktu widzenia działania słuszne. Tylko, że całkowicie się z tym nie zgadzam. No właśnie. Mimo, że Ciebie rozumiem, ale no jest właśnie. to pewna korzyść, bo dzięki temu możemy dyskutować. E, otóż e, chciałem powiedzieć, e, znaczy, że e, cofnę Was do, naszy, do naszego przedostatniego odcinka, gdzie mówiliśmy m.in. o kapitalistycznym myśleniu o e, zapylaniu. I teraz y, zasugerowałeś wtedy, że tak naprawdę istnieje jakaś jedna jeden sposób rozumienia ekonomii, jedna szkoła ekonomii, troszeczkę tak jakbyśmy mówili o nauce przyrodniczej w stylu fizyki. No nie można sobie wyobrazić, że współcześnie istnieje szkoła grawitacjonistów czy szkoła na przykład newtonistów, prawda? Tutaj pewnie się zgodzisz. No i teraz yy, no ja myślę, że nie powiedziałem tego, co teraz okay. mówisz, ale Czyli... Ale tak to zrozumiałeś, więc, no, okej, okay, no, widocznie. Okay, czyli, tro, czyli ja kolei, postawiłem że... trochę chochoła, uważasz? Yy, tak mi się wydaje, bo to, że według mnie pewne prawa ekonomiczne w warunkach, w jakich yy, funkcjonują, działają, yy, to nie znaczy, że, yy, że model ekonomiczny jest tylko jeden i że, tylko, i że one zawsze muszą zadziałać. Zresztą była, był przykład tego, że jeżeli jeżeli przeszacujesz inwestycje, wydasz wszystkie pieniądze, jakie masz i nie będziesz miał możliwości ich yy, w jakiś sposób wyciągnąć, to zbankrutujesz. To, to jest dla mnie takim, takim, jednym z takich praw, które, które działa. No, Sprób działa, spróbuję to ci, działa Spróbuję Ci wytłumaczyć, dlaczego się mylisz z mojego punktu widzenia. Nie mylisz się w tym modelu, który przyjmujesz za słuszny, że istnieje, że istnieje jakiś rynek oddzielony od natury, od przyrody, że, wszy, że wszystko można pojmować na zasadzie e, dobrych, e, optymalnych lub e, błędu e, lub, nie, e, lub źle zalokowanych zas, e, uż, z, znaczy... złego, z, za, e, złych alokacji użytkowania zasobów. Bo kiedy, mówimy, bo kiedy mówimy o towarach, usługach i pieniądzu, to, to, te, to te prawa w ten sposób działają. Otóż nie. Spróbuję, Ale... ci, to, spróbuję ci, ci to pokazać. E, dlatego, że Przyjmujesz, że istnieje, każda nauka, w tym ta działa na, na takiej zasadzie, że przyjmuje jakiś abstrakcyjny model rzeczywistości i wszystkie rzeczy można dowodzić w obrębie tylko tego modelu. Jeżeli okazuje się, w naukach, przynajmniej empirycznych, jeżeli okazuje się, że coś nie zgadza się z modelem, to się modyfikuje ten model, tak, żeby on był cały czas adekwatny. Natomiast Ekonomia jest przede wszystkim nauką społeczną, natomiast ja bym powiedział, że jest wręcz nauką o dobru, czyli nauką, która interdyscyplinarnie łączy się z etyką. I teraz, teraz faktycznie neoklasyczna szkoła ekonomii sprawia wrażenie, że to, co mówi, mówi językiem naturalnym, ponieważ odwołuje się do rozumu, odwołuje się do, do czegoś abstrakcyjnego modelu, jak rynek który funkcjonuje niezależnie, który przynajmniej w tym idealistycznym, e, starym rozumieniu tej szkoły, funkcjonuje niezależnie, e, trochę jeszcze z czasów Smitha, funkcjonuje kompletnie niezależnie od, e, powiedzmy, plastyczności um organizmów żywych, chociażby, prawda? Od ich, znaczy, uważa się, że potrzeby ludzkie będą speł indywidualne, spełnione dobrze wtedy, kiedy wszystko będzie funkcjonowało według tych prawideł rynku. I bardzo dobrze to było widać, jak zaraz po tym, jak to powiedziałeś, przeszłeś do mitycznego omawiania hobbysty jako kogoś, kto nie, kto nie działa według tych praw rynkowych. Na, natomiast ja się z tym absolutnie nie zgadzam, dlatego że e, e, uważam, że nauka, e, znaczy uważam, że ekonomia, to jest, po, po, esencją ekonomii jest handel. Handel wynika z potrzeb ludzkich, więc jeżeli istnieje tak zwany hobbysta, który będzie sobie sprzedawał miód yy, po cenach, na przykład, które według ciebie są zaniżone, bo są niezgodne z rynkiem, albo nawet podaruje komuś podarunek w antropologii, a jeżeli mówimy o człowieku, to musimy mówić o całej antropologii jego, yy, oczywiście, bo ekonomia musi się łączyć jakoś z antropologią. W antropologii, podarunek miałeś jako bardzo, jako bardzo ważną rzecz. Również w handlu, również pomiędzy dogadywaniami, dogadywania się różnych plemion, różnych społeczności. To, to jest bardzo istotna rzecz. I teraz wyobraź sobie, jeżeli ty chcesz mi podarować miód, to nawet, nawet w aktualnym prawie jest w pro, zgodnie choćby z rolniczym handlem detalicznym, wprowadzasz produkt na rynek. Więc to jest tak. jak najbardziej działanie hobbysty, chociaż, będzie, e, chociaż powiedziałeś coś takiego, że z punktu widzenia ekonomii powinniśmy wszyscy e, e, wszyscy dążyć do maksymalizac maksymalizacji zysku. Jeśli to, będziemy. Chcieli więc e, tego już do paradygmatów. No, ale więc nie, ale że wszyscy powinniśmy to normal tutaj normalizuje. Próbujesz urzeczywistnić pewne abstrakcyjne prawo, że ono powinno dotyczyć wszystkich. Tu jest błąd, dlatego że wystarczy mój jeden przykład, eee, załóżmy, nie mój, a kogokolwiek innego, który nie będzie dążył do maksymalizacji zysku, a będzie spełniał swoje potrzeby, e, będzie go to uszczęśliwiało, e, natomiast będzie uczestniczył w handlu, który już falsyfikuje ten pogląd. Ja tak uważam. Natomiast głównym za, e, to, o co chciałem zauważyć, że w ekonomii, jako w nauce społecznej. Która również, w której pewne modele matematyczne, moim zdaniem, są tylko pomocnicze i korzysta również z, z etyki, powiedzmy z nauki, jeśli można tak powiedzieć, czy może umiejętności, czy filozofii etycznej, tak by chyba należało powiedzieć. Jest wiele szkół, które, które mogą być wzajemnie sprzeczne, i to, którą przyjmiemy, zależy od światopoglądu. I wymienię choćby właśnie, Ekonomię, bo tutaj będzie pasowało ekologiczną. Taką szkołę, która powstała trochę w tradycji zaprzeczania tej neoklasycznej szkoły ekonomii. Wprowadza takie pojęcia jak kapitał naturalny, sprawiedliwość wewnątrzpokoleniowa, międzypokoleniowa i międzygatunkowa, właśnie zrównoważony rozwój, w nawiasie, samopodtrzymywanie się. Oraz efekty zewnętrzne. Ekonomia ekologiczna wyrosła na gruncie krytyki ekonomii neoklasycznej. I teraz w, zaskupię się na tym mm, zrównoważonym rozwoju. Nawet w Wikipedii jest napisane w nawiasie samopodtrzymywanie się. To jest tłumaczenie terminu e angielskiego, który jest powszechnie używany w, in w nauce interdyscyplinarnie. Sestability". Sustainability. Sustainability. Ja mam problem, żeby powiedzieć to słowo, więc dlatego, ponieważ... Mówimy do Was w języku polskim, więc zaraz przechodzę Sam do języka polskiego. Samo podtrzymywanie się jest brzydkim terminem. Ja tak uważam. No jak to w ogóle brzmi i pytanie, czy tłumaczy dobrze, co, o co chodzi? Proponuję tutaj wprowadzić do języka polskiego hmm, inne słowo, które będzie dobrze tłumaczyło i lepiej to, co znaczy zrównoważony rozwój, dlatego że zrównoważony rozwój jest hmm, tym terminem, który bardzo chętnie przyjmuje hmm, ta szkoła ekonomii neoklasycznej, to bardzo świetnie się łączy z usługami, ze świadczeniem usług ekosystemowych, czyli z dobrą tak. lub złą alokacją zasobów, czyli urynkowieniem tego, o, to, o czym mówiliśmy wcześniej. Natomiast, natomiast to, co ja zaproponuję, odżywalność od razu wprowadza ten światopogląd, czyli jakby moim zdaniem uczciwie mówi i jasno o co chodzi. Odżywalność, czyli to, to uważam, że tak jak się powinno tłumaczyć, sens stability, to jest zdolność do niewyrządzania krzywdy środowisku, a przez to pozwalanie na jego samopodtrzymywanie się przez długi czas. I wydaje mi się, że ten artykuł jest jak najbardziej w tym, du w tym duchu, dlatego że chodzi o tą międzygatunkową, ee, o to zrównoważenie międzygatunkowe. Ten artykuł zauważa, autorzy tego artykułu, że jeżeli pojmujemy tylko człowieka jako aktora, prawda który ma jakoś optymalnie działać na rynku, natomiast nie, nie wprowadzamy pojęcia innych nieludzkich bytów, to tak naprawdę nie możemy, u, nie możemy na, naszego ekosystemu mm, uczynić zrównoważonym, dlatego że w, w negocjacjach, wiem jak to brzmi, ale spokojnie, zaraz to wytłumaczymy, nie bierze się nawet po, pod uwagę samego drzewa, które może w pewien sposób negocjować z nami swoje jestestwo, swoje potrzeby, eee, tak, może z nami negocjować na... Ale nie na poziomie nie na poziomie posługiwania się językiem rynku, tylko na poziomie relacyjności. Tak, żeby nie rozumieć drzewa jako materiału biologicznego, jako źródła pokarmu dla owadów zapylających, jako w konsekwencji gdzieś tam źródła ciepła, jako być może też środowiska dla grzybni w korzeniach e, i żeby nie, e, nie patrzeć na to tylko właśnie z takiego, e, z takiego punktu widzenia e, co my lub ktokolwiek inny, jakie my lub ktokolwiek inny ma z tego korzyści, bo to nas trochę w ślepą uliczkę tak. zagania. Jeżeli po, patrzymy na ekonomię tylko że z punktu widzenia antropo, antropocentrycznego, to, do, to, to wydaje mi się, że w, po pierwsze, współczesny kryzys środowiskowy i współczesne postrzeganie świata, przynajmniej na ile nam pozwala nauka, to jak i jeżeli może być pomocna przy postrzeganiu świata, przy światopoglądzie, czy przy, przy różnych nawet filozofiach, które się tworzą, jest już to niewystarczające, dlatego że ogranicza nam myślenie o innych gatunkach, o innych bytach, również nawet martwych, o ekosystemach, jako również o. o aktorach, które mogą być, bytach, które mogą być również sprawcami ekos w różnych relacji ekosystemowych, które również mogą wpływać na ten ekosystem, czyli to musimy w tym momencie zaprzestać myślenia o środowisku jako czymś biernym, którym my możemy sterować, ale także o innych organizmach, które mogą sterować nami. Możemy tutaj nawet podać przykład bardzo dobry pszczelarstwa. Tutaj autorzy posługują się jako przykładem pszczelarstwem w Japonii. To znaczy, że każde nasze zabiegi Powodują, że te pszczoły się inaczej zachowują, ale również negocjują z nami swoje warunki, na ile my możemy nimi sterować, na ile my możemy z nimi być może współdziałać. Może, może, jeżeli nie weźmiemy tego pod uwagę, może dojść do nierównowagi. I autorzy tu wskazują, że jeśli chodzi na przykład o przemysłowe pszczelarstwo, takie, które już omawialiśmy, w którym pszczoły są. No poddane e, kieratowi produkcji w bardzo zaawansowany sposób, dochodzi do tego niezrównoważenia, i nikt chyba nie uważa, że współczesne przestrzelarstwo, znaczy nikt to myśli w miarę adekwatnie, jest e, zrównoważone, bo przecież mamy problemy, choćby te, co omawialiśmy w zeszłych e, odcinkach, czyli z problemy z podwyższonymi stratami rodzin pszczeli, prawda? No i tu wchodzi e, taki nowozelandzki projekt e, For the Love of Bees. Bardzo fajny projekt takiej organizacji, która, która sugeruje człowiekowi, żeby spojrzał na świat z punktu widzenia pszczoły i tak stworzyć miasto czy osiedle, żeby ono było ze wszystkimi jego konsekwencjami przyjazne pszczołom. Tutaj postaramy Wam się takie wizje takich miast i, i wsi pokazać, jakby mogły wyglądać. Według, Dobra. Według pro... Dobra, to już, według o, już o, oglądacie te, te wizje yy, na, na monitorze. A yy, jest jeszcze taki fajny cytat w tym artykule, który mi się spodobał: Przyjmujemy punkt widzenia pszczół na system operacyjny natury. Aby ujawnić wrodzone powiązania i moc małych działań. Pozostawiając, pozostawiając Cię zainspirowanym i zdolnym do współtworzenia bezpiecznych przestrzeni dla pszczół i wszelkiego życia. Yy, doprowadza nas to do, yy, chyba do, yy, tych, yy, tak, do tych obrazków, do tych yy, wykresów, które pokazują, jak z punktu widzenia autorów artykułu mogłoby wyglądać yy, funkcjonowanie yy, społeczeństw ludzkich. W społeczeństwach e, nieludzkich, że mniej więcej tak. twoim językiem to powiem. Dobrze, e, znaczy nie moim, bo te, takie słownictwo tak, występuje tak. w artykule. Tak. No, ja po prostu je używam, e, będąc konsekwentnym w języku polskim. Chociaż wiem, że ono może brz, brz, brzmić dziwnie, ale to tylko kwestia, moim zdaniem, przyzwyczajenia. E, I te, bardzo fajny jest ten wykres tych m, zależności, e, właśnie ze stability, czyli zrównoważenia. I ja bym Strong's stability przetłumaczył jako właśnie odżywalność. Dlaczego? Dlatego, że to wskazuje, że ekonomia nie jest czymś rozłącza, rozłącznym od społeczeństwa i środowiska, tylko że to jest w obrębie pączków, czyli tak. Najważniejsze o co musimy dbać jest środowisko, później społeczeństwo, a na końcu ekonomia. Ale to nie jest tak, że, to nie jest tak, że dbanie o środowisko zaprzeczy w jakiś e, sposób ekonomii. Nie. Wszystko to spełnia nasze potrzeby, żebyśmy mogli żyć w dobrostanie i ekonomia jest zawarta jako mniejszy pączek, jako mniejszy podziór społeczeństwa, a społeczeństwo jako mniejszy podziór środowiska. Więc moglibyśmy, moglibyśmy poruszać się w takim światopoglądzie, który, który unaocznia nam, jest adekwatny do tego, żeby postrzegać się. Jako aktorzy wewnątrz środowiska, żeby, żeby dbać o środowisko, żeby dbać o swoje społeczeństwo, żeby dbać o swoje ekonomiczne potrzeby, i wtedy będziemy mog dopiero wtedy będziemy mogli dojść do tego tak naprawdę o co chodzi w zrównoważeniu, nie uważasz? Pewnie tak, zaczynam, zaczynam tak uważać. I, tak, zaczynam tak uważać. I, yy, i tu jest jeszcze jeden, yy, jeszcze jeden bardzo ciekawy. Wykres, gdzie, gdzie możecie zobaczyć coś, z czym no, moje wychowanie gdzieś jeszcze walczy, gdzie rzeczywiście funkcjo wszystko funkcjonuje w jakiejś atmosferze, geosferze i hydrosferze, że funkcjonujemy w ramach biosfery wszyscy, i tam są różne społeczności. Mikrobiologiczna, Roślinna, zwierzęca i wewnątrz tych społeczności, ale też na styku z nimi jest społeczność ludzka. Także nasze, nasza formalna ekonomia i, i wszystkie modele ekonomii poszerzonej. Tak, i teraz mm... Wydaje mi się, że to jest fajny punkt i żeby się mógł połączyć, żeby się nawet takie pozornie sprzeczne dążenia, jak na przykład konserwatyzm i progresywizm, mogły połączyć. I tu zobaczcie, mam taki fajny obrazek, który jest w takiej publikacji dotyczącej, jakby mogły w przyszłości wyglądać miasta, do czego zaraz zresztą przejdziemy gdzie moim zdaniem jest coś takiego zasymbolizowane, prawda? Bo mamy tradycyjny tak. kościółek, gdzie są różne oczy fajnych stworzeń nieludzkich i to wszystko razem i rośliny, i to wszystko razem spina w nam się taki fajny, odżywalny ekosystem. Także dziękuję Ci za, za tą część omówienia przechodzimy do, przechodzimy do do wizji, ostatniej. Do, wizji e, do wizji miasta przyszłości. Tak. No i ostatnia dzisiaj y, publikacja. Na początku omówiliśmy, czym jest posthumanizm, później y, szkołę bardziej tradycyjną, później szkołę bardziej progresywną, a teraz y, omawiamy, wiemy już, y, y, prawda, wiemy, jaki świat istnieje teraz, wiemy, jaki świat istniał w przeszłości i spróbujemy zastanowić się y, nad wizją. I pytaniem y, autorki Łucji Lange, ku jakiej zmierzamy przyszłości relacji międzygatunkowych w mieście? Autorka rozpoczyna trochę ten artykuł od trzech, spo, od trzech spojrzeń na przyrodę, która funkcjonuje w dzisiejszych czasach, na przyrodę w mieście. Albo jest to realizm środowiskowy, czyli przyroda istnieje niezależnie od praktyk społecznych człowieka, ale możemy ją poznawać i dbać o nią tylko dzięki naukom racjonalnym, czyli naukom przyrodniczym, i tylko przez ten pryzmat o nią dbać i nią zarządzać. Czyli spojrzenie a trochę tak analityczno, powiedziałbym wręcz ma matematyczno-statystyczne, prawda? Chyba tak, tak bym to widział. No i widzenie, faktycznie oddzielenie człowieka od przyrody. No, w, we wszystkich mm. tych, y, y, tych, tych punktach widzenia jest oddzielenie, bo jest też idealizm środowiskowy, czyli taki sposób zarządzania zasobami przyrodniczymi, który, który, który zależy od tego, czy one są dla nas korzystne, czy niekorzystne. Mm -hmm. I to jest ten podział na... Tak. Y, na e, gatunki pożyteczne, które służą ludziom, i gatunki szkodliwe. I Czyli tu... szkodniki, chwasty. To, to jest, I tu jest jedyny punkt, w którym e, zahaczę autorkę, że e, myśli nie, niekoniecznie właściwie, bowiem przywołuje tu gatunki inwazyjne. Tak. Więc gatunki inwazyjne nie są z punktu widzenia człowieka e, do końca e, szkodliwe. One tak naprawdę są. E, są szkodliwe z y, punktu widzenia, o ile nie, o ile nie y, y, naturalnie się y, rozpleniają, według mnie, to, y, to tak naprawdę spo, z, punktu, z powodu człowieka, który je zaprowadza w różne miejsca, y, Całemu ekosystemowi trochę szkodzi. To chyba nie, to ja zupełnie inaczej tutaj zrozumiałem to. Okay, Może każdy rozumie, jak chce. Ja zrozumiałem, że tu, tu jest pewna podskórna krytyka. Nawet pisze, że niestety w tak urządzonych przestrzeniach nie zawsze jest miejsce dla zwierząt typu jeży, szczurów, kotów. Pojawiają się określenia typu gatunek inwazyjny lub szkodnik w nawiasie. W cudzysłowie to znaczy, to znaczy że, że, Jeśli że z punktu widzenia ekosystemowego to nie powinno się tak mówić, że jest to słowo zastępcze a przedstawiciele taki grubszą przeganiani, zabijani lub tępieni, Tam, czego, czego masowo mamy powszechnie do czynienia w czarastwie, traktujemy piękny i godny podziwu organizm, tak jak ja uważam, jakim jest dręczczeli, jako dziadostwo, coś co jest nie właściwym miejscu, coś co nie powinno wręcz czasami występować w naturze, przynajmniej w Europie. Także ja się tutaj nie zgadzam, ona mówi, że społeczny mm -hmm. stosunek do głębi czy szczurów wskazuje na rażącą nierówność, na przykład ze zdziczałymi kotami. To rozumiem ten punkt widzenia i jest ok, a jest jeszcze podejście instrumentalne, kiedy kształtujemy przyrodę yy, w taki sposób, żeby była dla nas yy, wygodna albo potrzebna. I to już jest, yy, to już jest podejście tylko z, z antropocentrycznego punktu widzenia. To, co lubimy, jest w porządku, to, mm -hmm. czego nie lubimy, jest nie w porządku i usuwamy. I wydaje mi się, że w sumie, tak jak o tym pomyślę, to nasza rzeczywistość jest ukształtowana, e, społeczna, trochę jako mieszanka tych wszystkich e, koncepcji. Tak, razie. tak. W, w tych koncepcjach przyroda nie ma praw. Nie ma żadnych ta, praw. Ta. My mamy I inne prawo. i gatunki w sumie też. Chronić przyrodę lub jej nie chronić. Tak, nieśmiało pojawiają się w niektórych krajach dopiero koncepcje typu osoby niebędące ludźmi, ale one oczywiście też troszeczkę wychodzą, znaczy troszeczkę nawet, bardzo z naszego punktu widzenia, bo raczej są to organizmy, które jakoś przypominają nas, czyli albo są innymi naczelnymi, albo mają bardzo rozwinięte mózgi, ale tak, tak jak mówiliśmy w innym odcinku, niekoniecznie jest to właściwy kierunek przyrodniczy który ma świadczyć, że one są bardziej inteligentne i bardziej czujące, na przykład delfiny, prawda? No i te, te sformułowania też są solidnie ośmieszane o, o osobach, które nie są ludźmi. Tak, wiele ludzi tak, się z tym rzeczywiście nie zgadza. No, w każdym razie, w każdym razie zobaczcie sobie teraz tu na inne, bo dotyczy, poprzednio pokazałem wizję, która bardziej dotyczy, rysunkową, bardziej dotyczy Terenów wiejskich. A teraz, co by zobaczcie, miasta. To nie jest tak, że miasta muszą być, nie mogą być rozwinięte pod względem technolo zaawansowanej technologii jednocześnie dbałością o środowisko w ten sposób bardziej ekologiczny, prawda? Czyli który dba, który przyznaje przyrodzie, również tych nieludzkim bytom, pewne prawa i jednocześnie. Tworzy środowisko, w którym dobrze, się którym społeczeństwo może rozkwitać, ludzkie w też dobrostanie. I zobaczcie sobie te grafiki. No, tak jest. Moim zdaniem, no, czy, 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 czy one Was zadowalają? Czy, czy są miłe dla Waszego oka? Tak? Z, z mojego punktu widzenia, pewną konkluzją tego artykułu jest taki z niego cytat: że chcąc podjąć jakieś działanie, Należy zastanowić się, czy sprzyja ono wszystkim, czy tylko wybranym elementom całości. Jeżeli, z jakichś, jeżeli jakieś z obiegu wyklucza, to czy wykluczenie może doprowadzić do zaburzenia równowagi? I sugeruję, że namysł tego typu pozwoli wspierać całość systemu i nie szkodzić. Nie tracić z punktu widzenia wspólnoty wielogatunkowej i nie szkodzi. To jest w sumie taka czyli Przede wszystkim nie szkodzi. To, to nawet jest taki yy, <noise> punkt widzenia, który jest bliski medycynie, można powiedzieć, bo medycyna współczesna, i zresztą ta pierwotna, też stara się człowieka do człowieka, co już mówiliśmy nieraz przy omawianiu produktów szczeli, podchodzić holistycznie, prawda? Tak. I tu wydaje mi się, że to podejście jest bliskie holizmowi, szczególnie, że nie chodzi, nie, tak naprawdę nie chodzi tylko o te byty, które nam się wydają oddzielone, a przecież nie są oddzielone, przynajmniej według tych koncepcji, które omawiamy, jak właśnie żaby. Jeże szczury, tylko chodzi również nawet o nasze bakterie wręcz mm, i naszą mikroflorę, bo w pewien sposób tak jak y, ciało w, ty, w tej koncepcji faktycznie ciało i dusza nie są rozdzielone. Y, to, y, jeżeli to jest połączone, jeżeli nasza mikroflora w cudzysłowie się będzie źle czuła, to i my się będziemy źle czuli. I wydaje mi się, że nawet współczesna nauka medyczna mm, to potwierdza. Zdecydowanie potwierdza. Czyli generalnie rzecz biorąc, yy, nie odmawiajmy praw yy, istotom, które, yy, od tak. których zależymy, yy, chociażbyśmy sobie z tych zależności nie zdawali. Zwiększajmy sprawy. świadomość społeczną yy, i, i dzięki temu mądrze kre kreujmy przestrzeń wspólną. Czyli yy, to pamiętajmy, że to, jak teraz y, zarządzamy miastem i go kreujemy, może być, może być zasadniczo ważne nawet za 20, 50, a i 100 lat. I możemy sobie zada zadawać, y, zadać choćby pytanie, czy chcielibyśmy y, po sobie zostawić taki bardziej i y, 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 tak, czy owak jesteśmy sprawcami. Bytami wewnątrz ekosystemu, prawda? Natomiast czy chcemy wpływać, skoro mamy świadomość tego, jak możemy wpływać, czy, czy chcemy być bardziej destrukcyjni, czy bardziej kreatywni pozytywnie? Tak myślę, że można sobie zadać takie pytanie. Można. Jeśli o mnie chodzi, to ja właściwie wyczerpałem wszystko to, okay. co miałem do powiedzenia. A ja tylko zadam takie pytanie Tobie i naszym widzom. Czy naukowcy, jak sądzicie, czy naukowcy. No, bo to był odcinek bardzo społeczny, prawda? Tak. Tutaj sięgaliśmy po nauki społeczne głównie. Aczkolwiek oczywiście interdyscyplinarnie, więc one jak najbardziej cierpią. I wszystkie te artykuły w jakiś sposób do pszczół się też odwołały. Tutaj, nawet w tym artykule też mamy odwołanie. Relacja człowieka z pszczołą jest szczególna i można się na nią powołać. No i oczywiście w tym artykule, ku jakiej zmierzamy w przyszłości relacji międzygatunkowej w mieście, został poruszony znany już problem pszczół i pszczelarstwa w mieście. Na ile powinniśmy to ograniczać? Na ile pozwala powinniśmy tutaj mm, zostawiać zupełną swobodę na przykład wwożenia, prawda, z zewnątrz pszczół miodnych, no, albo tu, zachować pewną naturalność tego zjawiska no, yy, no, znaczy, i, pyta, tu, nie, i nie walczyć z nim, ale też go nie proponować. Znaczy, ja bym tutaj powiedział, yy, z, ja raczej jestem <suszy> tutaj na, yy, na stanowisku, że nie ma czegoś takiego jak naturalność oddzielona społeczeństwa ludzkiego, więc tak czy owak zawsze wpływamy jakoś na swój ekosystem i jeżeli zauważamy, że pszczelarstwo może w jakiś sposób negatywnie wpływać na inne gatunki, no to może znajdźmy jakiś złoty środek na przykład na to. Znaczy, tu jest po prostu tak naprawdę odwołanie się do znanego listu, który... który e, znaczy, problem pszczół w mieście już omawialiśmy wielokrotnie, choćby w odcinku, w e, którym omawialiśmy e, badania o owadach z czasopisma Kosmos, więc tam możecie sobie zajrzeć. Natomiast ja chciałem zadać pytanie. Czy naukowcy mogą w publikacjach naukowych e, opisywać również swoje wizje, ale w oparciu o wiedzę zgromadzoną naukowo? Jak sądzisz, Piotrze? Nie, nie widzę przeciwwskazań, bo mm, co nas tak naprawdę, y, y, co na, mi tak naprawdę powołuje, powoduje? Y, no właśnie chyba wizje. Czy to nasze własne, czy czyjeś, którymi dajemy się zaszczepiać? A ja teraz coś takiego, przed nagraniem powiedziałem Ci, że o czymś innym powiem, ale teraz zmieniłem pogląd, bo spontanicznie na coś wpadłem. Otóż wydaje mi się, że nawet w arty... To w artykułach dotyczących nauk pszczelnictwa już we wstępie często mamy wizję. Mamy na przykład... U... Yy, tak. Yy, mamy, yy, mamy obraz negaty yy, negatyw negatywnej negatywny, obecnej, obecnej rzeczywistości i, wizy, i wizję na przykład przedstawioną negatywną i pozytywną jakby mogło być w przyszłości. Oczywiście nie tak wprost jak tu, ale jednak, ale teraz sobie skojarzyłem, że nawet w artykułach dotyczy... ciężko sobie wyobrazić no mniej, yy, mniej zmaterializowaną i przyrodniczą naukę niż fizykę, prawda? No, i tu mamy ewidentnie, moim zdaniem, również wizję, bo mamy taki nacisk, że nauka też powinna być użyteczna. I zazwyczaj jak są jakieś odkrycia, to naukowcy próbują, choć one wypływają często tylko z ich irracjonalnej ciekawości, emocjonalnej wręcz ciekawości świata, to na końcu często próbują ją zrac zracjonalizować, te własne badania, mówiąc o tym, dokonując wizji. Z własnej przyszłości, jak te badania, jak te odkrycia mogłyby być w przyszłości spożytkowane i wejść do praktyki naszej społecznej. Czy to nie jest wizja? Zostawmy widzów z Twoją wizją, którą właśnie przedstawiłeś. No, niech tak będzie. Dobrze. E, nagadaliśmy się w tym odcinku. Długi odcinek, pozdrawiamy Was i zapraszamy. Dajcie znać, czy Wam się to podobało. Czy, e, ponieważ od początku nasze założenie jest takie, że podchodzimy do sprawy bardzo interdyscyplinarnie i jesteśmy otwarci na wszystko, co w jakiś sposób mniej lub bardziej ścisły łączy się z pszczołami. No i e, tak możecie dać nam znać, czy bardziej lubicie te odcinki ścisłe, które mówią tylko o technicznych sprawach, na przykład e, problemów pszczelarskich, czy e, też Wam się podobają takie bardziej społeczne, jak ten. Trzymajcie się ciepło. Ej. Grzegorzu, jak postrzegasz relację człowiek pszczoła? Jak ja postrzegam? Tak. Jak czujesz? No. Jak je odczuwasz? <gry> Daj mi święty spokój. Ja nie potrafię nic mówić. Jestem zamknięty.